Siema, witamy wszystkich. Jestem dzisiaj na lodzie z Olą i z moim teściem, którego gdzieś tam w oddali widać. Wieje straszny wiatr, więc przepraszam, jeśli będzie coś źle słychać. Niestety nie jest to zależne ode mnie, są to warunki, na które nie mamy wpływu. Jest strasznie zimno. Dzisiaj jest około, nie wiem, minus 8, minus 9. Do tego temperatura odczuwalna jest dużo mniejsza niż tak naprawdę jest w powietrzu. Znowu zaczyna wiać, to tak przeszkadza. Ale spróbujemy dzisiaj się zmobilizować i coś nagrać. Ola będzie sobie łowiła na razie na mormyszkę, na ochotkę. Ja spróbuję blaszką, może potem przerzucę się również na mormyszkę. Pójdziemy sobie zobaczyć do mojego teścia za kilka minut, co złowił. No i będziemy sobie krążyć, szukać rybek po akwenie. Jesteśmy na dość sporym zbiorniku zaporowym na niedużej rzece. Jest to zbiornik, no nie będę mówił, jaki to zbiornik, muszę, niestety zachowam to dla siebie, kto się domyśli, ten będzie wiedział. Myślę, że główną rybą, jaką będziemy łowić, będą dzisiaj płotki, może trafi się jakiś leszczyk, ja spróbuję złowić jakiegoś okonia i no i zaczynamy, no. Oczywiście jesteśmy dobrej myśli. I sobie odpłynął. A to jest jakieś... A to jest jaś. Mam wrażenie, że to jest mały jazik. Widzisz, Ola? No. To nie wygląda ani na krąpia, ani na leszcza. Niech teściu zobaczy. Nie jest mały jazik? Jazik. Jakaś taka mieszanka, nie wiem. Niby nie ma czerwonych płetw, ale... No w rękawiczkach ciężko. Dobrze by było, jakby takie leszczyki weszły, nie? Z takimi to już można się pobawić. Jest.
i poteczka. Druga za 10. No? Druga za 10. Weszły mi poteczki. Świetna zabawa, nieduże rybki. Nieduże rybki, ale cały czas. Raz po razie. I znowu pineczka. No ochotkę nie ma broń. Jest branie, zobaczcie jak tarmosiki wokiem. Raczej mała rybka, ale oczywiście przytniemy, żeby nie łyknęła za mocno. Zobaczcie. Cyk. O, i rybka jest na kiju. Cyk. Płoteczka. Znowu nieduża płoteczka. Taka płoteczka i tak agresywnie. Niech tato zobaczy, jak to jest, że na ochotkę nie chcą, nie? Taką zimową przynętę, a na białe robaczki jak głupie. Nie smakuje im. No nie smakuje, ewidentnie. Dzisiaj lodu jest około 20 cm już. Jest to bardzo dużo. Ostatnio jak byliśmy było około 8-10. To dosłownie 2-3 dni różnicy. Duży minus w nocy, około minus 15-20 i lód już ma znacząco większą grubość. Niepotrzebny ten wiatr jest, kurde. To usiedzieć... No tak, bez wiatru to by szło usiedzieć nawet cały dzień, nie? Tutaj mamy 6 metrów głębokości, długo spada. Taka lekka mormyszka. Widzicie sami, jak jest zimno. Normalnie jak wydycham powietrze, to jest tylko para. Rybki biorą bardzo często dzisiaj na leniucha. Teściu miał kilka ryb praktycznie na w ogóle nieruszanego. Wędka stała w miejscu. Ja przed chwilą też złapałem tak płoteczkę. Gdy staram się ruszać przynętą, praktycznie no ryby się boją. Boją się, po prostu się boją. Spróbuję puścić troszeczkę bliżej dna. I przytrzymać w bezruchu nad dnem. Widzę na echosondzie, że jakaś rybka podbiła, ale nie atakuje. O, był atak. Piękny atak dopiero po chwili. Rybka podbiła, spojrzała na przynętę i dopiero po momencie przeatakowała. No to może być albo lepsza płoteczka. O, tak, to będzie fajniejsza płoteczka. Zobaczcie. Piękna rybka. Rybki na lodzie mają tak piękne kolorki. Takie typowo zimowe rybki. Na 3 białe robaczki. Niesamowite. Jest tutaj 5,5 metra wody. Bardzo długo spada ta mormyszka, ale warto. Warto, jest dużo ryb na dnie. Weszły w zanętę. Teściu tutaj ponęcił te dziury wcześniej. I ewidentnie widać, że te ryby są tutaj. Ze względu na to, że jest zanęcone. Mamy już przynętę przy dnie. Spróbujemy jeszcze raz powtórzyć całą sytuację. O, leci rybka do przynęty. Cofnęła. Jest dużo brań, ale nie wszystkie są do cięcia. Są to przetrącenia kiwoka dosłownie o milimetr, dwa. Wybicie go tylko po prostu ze swojego normalnego położenia, albo do góry, albo w dół. O, piękne branie. Niestety ryby nie wciąłem. O, jest druga. Niesamowite. Bardzo agresywne podejście do przynęty. I płoteczka kolejna. O. Na razie nie zmieniam robaków. Jak chcą uderzać w te, chcą atakować, to na razie nie będę zmieniał na żywe. O, świetne branie, kapitalne teraz. Mam nadzieję, że rybka będzie też tak fajna jak branie, które,
które było. Może być to leszczyk. Mam taką nadzieję. Nie, to jest płotka. Ewidentnie największa dzisiaj płoteczka. Zobaczcie. Piękna. Myślę, że około 18 cm. Z takimi płotkami można by się było bawić nawet cały dzień. I chyc do wody. Ja jestem już zapakowany. Powoli zwijam się na brzeg. Teściu z Olą już poszli do samochodu. Niestety musimy już uciekać. Dzisiaj było bardzo krótko. Dosłownie kilka rybek, kilka ujęć. Ze względu na to, że jest bardzo zimno i mamy bardzo mało czasu. Mieliśmy bardzo mało czasu na łowienie. Dzisiaj jest bardzo zimno. Ja chętnie posiedziałbym jeszcze, ale teściu z Olą muszą już uciekać do domu, a jesteśmy jednym autem, więc jadę. Mam nadzieję, że uda się jeszcze wyskoczyć na lód. To jest mój trzeci wypad na lód w tym roku. No, na razie udało się połowić małych ryb. Nie było okoni. Cały czas szukam okoni na blaszki, bo uwielbiam je łowić. No niestety, nie znam jeszcze na tyle akwenów. No nic, pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę. Oczywiście zawitajcie na naszą grupę na Facebooku WKO, pokażę, że wędkujesz całkowicie dla przyjemności. Zasubskrybuj kanał, zostaw dzwoneczek na dole, żeby otrzymać powiadomienia dotyczące następnych filmów. I oczywiście do zobaczenia. Trzymajcie się.